Kazimiera i Leon Młynarscy są małżeństwem od ponad 55 lat. Do dziś dobrze pamiętają dzień, kiedy zobaczyli się po raz pierwszy. Poznaliśmy się dzień na dyskotece. I od razu się pani mąż spodobał? No, spodobał się, bo nie był taki jak teraz, tylko młody, elegancki był, wysoki chłop, był w wojsku. Żyliśmy dobrze, no. Pracowaliśmy w rolnictwie cały czas. Ubrawialiśmy pół wsi, bo w tym czasie ja był gospodarzem, to miałem 5 hektarów pola, to już był gospodarz. To był czas na miłość? No, na miłości za dużo nie było czasu. Owocem tej miłości jest jednak duża rodzina. Mimo że dziś dzieci i wnuki poszły już swoją drogą, państwo młynarscy wciąż cieszą się każdą chwilą i zdradzają swoją receptę na długowieczną miłość. No to jak tam mąż coś gadał, to ja poszłam na polie, nie odzywałam się i taka była rada. Bo jakbym się odzywała, to było zawsze jakoś... Awantura. Ponad pół wieku temu sakramentalny tak powiedzieli także Julian i Cecylia Królowie. Doczekali się nie tylko ośmiorga wnucząt, ale też wolnego czasu. Swoją jesień życia wypełniają podróżami i spotkaniami z przyjaciółmi. Ich recepta na długowieczny związek jest prosta. Miłość. Trzeba w zgodzie żyć, w miłości żyć. I żeby się nie denerwować, żyć moim zdaniem po Bożemu. Tak. Jak jest ustanowione małżeństwo i długotrwałe, trochę jest szczęścia od Boga, trochę jest łaski od Boga. A nie takie, my znamy takie różne małżeństwa, rozwody, to wszystko niepotrzebne. Takich wzorowych małżeństw jest jednak w gminie Dubiecko znacznie więcej. Dziś ponad 100 par odebrało medale, świętując tym samym swoje złote gody. Ta tradycja wróciła do Dubiecka po kilkudziesięciu latach. To nie tylko pochwała tradycyjnych wartości, ale też najlepsza lekcja dla młodych małżeństw. Wpływ tego, co się dzieje w świecie, wyjazdy za pracą, poszukiwanie tej pracy, dłuższy pobyt za granicą jednego z członków rodziny, jednego z małżonków powoduje, że zdarzają się że też i takie sytuacje, że są rozwody. Na tym jednak koniec pesymistycznych statystyk, bo według danych Urzędu Statystycznego to właśnie w naszym regionie średnia długość życia od lat pozostaje największa. Kobiety żyją średnio 82 lata, a mężczyźni 75. Co ciekawe, w ubiegłym roku w Rzeszowie jedna z par świętowała 74. rocznicę małżeństwa, a najstarszy pan młody wziął ślub jako stulatek. Bo najważniejsze, jak mówią jubilaci, to podchodzić do życia z dużym optymizmem. Teraz na starość i kochanie już kiepskie. Młody człowiek był też i kochał. A teraz co jest z kochaniem już? Ona już osobno śpi, ja osobno coś.